zimno, zimno, przyszła zima, mamy śnieg. Byliśmy w fabryce tramwajów w bydgoskiej Pesie i bardzo wiele razy zdarza się tak, że pytacie się w różnych miejscach o to, jak takie tramwaje potem są transportowane do Łodzi, jak one tutaj docierają do naszych zajezdni. No i właśnie zaraz za chwilę to się obrócę tak szybko, już tam będzie nadjeżdżała Pesa 1881. To jest ten wagon, który widzieliście stojący jeszcze w fabryce. Za chwilę właśnie będzie przyjeżdżał do Łodzi, będzie oddawany na zajezdnię przy ulicy Telefonicznej, którą też już bardzo dobrze znacie, więc będzie mogli za chwilkę zobaczyć, w jaki sposób taki tramwaj jest transportowany, a później rozładowywany i w jaki sposób po prostu trafia na zajezdnię. Także czekamy teraz cierpliwie, wiemy, że kierowca jest już niedaleko i za chwilkę w kolejnej części odcinka będziecie mogli zobaczyć po prostu, jak to wszystko przebiega, także zostańcie z nami. I słuchajcie, jak widzicie, nadjeżdżają. Z poprzedniego odcinka poświęconego budowie tramwajów typu Pesa Swing wiecie, że tramwaje te mają długość 30,5 metra, szerokość 2,4 metra oraz ważą ponad 40 ton. Z takim pojazdem o takich gabarytach radzić sobie muszą kierowcy, którzy transportują tramwaje do Łodzi, ale przecież nie tylko. Obserwowanie ich pracy, manewrowania, organizacji zawsze budzi we mnie ogromny podziw. W taki sposób transportowane są zarówno nowe, jak i stare tramwaje i to do różnych miejsc. Po pierwsze, tak jak ten, bezpośrednio na teren zajezdni, po prostu do przewoźników, ale z drugiej strony przewożone są w taki sposób do zakładów remontowych, czy w przypadku, kiedy wymagają specjalistycznej wizyty na jakimś serwisie, na jakimś przeglądzie. Załadunek każdego z takich tramwajów trwa kilka godzin. Odpowiedzialni za niego pracownicy starają się wykonywać wszystkie czynności bardzo spokojnie i starannie. Wynika to po prostu z tego, że pojazdy warte są kilka milionów złotych i nikt nie chciałby tutaj w jakikolwiek sposób ich uszkodzić. Aby pojazd był gotowy do przejazdu, potrzeba go odpowiednio przygotować. W ramach tego przygotowania będziecie widzieli troszeczkę brakujących elementów na tym tramwaju. Nie jest to żadna usterka, nie jest to żadna niedokładność. Wynika to właśnie z tego, że potrzeba z niego usunąć na przykład zderzak czy osłony kół, odpiąć pantograf, żeby tramwaj mógł spokojnie być przewożony i dopiero wtedy po usunięciu tych elementów pojazd może wsuwać się po specjalnych najazdach szynowych na nisko podwoziową naczepę, którą właśnie obserwujecie, jak radzi sobie z łódzkimi ulicami. Przy załadunku tramwaj podjeżdża zazwyczaj do naczepy, wykorzystując własne zasilanie. Później pracę tę przejmuje wciągarka znajdująca się na naczepie. Będziecie mogli ją oglądać w momencie, kiedy będzie zwalniała tramwaj z naczepy. Warto zwrócić uwagę, że takie naczepy konstruowane są specjalnie dla transportu tramwajów i stąd mają właśnie taką, a nie inną konstrukcję. Umiejętności pracowników, ale również sprzęt, jakim dysponują, robią na mnie zawsze ogromne wrażenie. Szczególnie, kiedy pokonać trzeba ronda czy skręty w dość ciasne, jak na gabaryty pojazdu, w ulicę, a takich pomimo, że zbyt Bydgoszczy do Łodzi jest autostrada, jest jednak kilka i w tym odcinku możecie zobaczyć, jak wygląda pokonywanie takich najtrudniejszych elementów. Pracownikom organizującym transport pomaga oczywiście technologia znajdująca się w pojazdach, umożliwiająca wykonywanie szczególnie trudnych manewrów. Bezpieczny przejazd wymaga bardzo dobrej współpracy całego zespołu, jaki stanowi z jednej strony kierowca lawety, ale z drugiej strony obsługa samochodów towarzyszących, tak zwani piloci, które zabezpieczają zarówno przód, jak i tył przejazdu. Na pilotach spoczywa niemal cała odpowiedzialność. Ciągłe skupienie, koncentracja, kontakt z pozostałymi członkami zespołu i zgranie są tutaj nieodłącznym elementem pracy. Bez nich trudno byłoby skoordynować transporty, szczególnie przy manewrach, bo na łukach laweta zajmuje nawet 2 lub 3 pasy ruchu i to szczególnie w miejscach takich jak centra miast, gdzie czasem trzeba po prostu tramwaj przetransportować. No i słuchajcie, pierwszy etap podróży za nami. Jak widzicie, pojazd cały dotarł na zajezdnię, a właściwie przed zajezdnię i to właśnie tutaj będzie za chwilkę rozpoczynał się drugi etap, czyli rozładunek, który będziecie mogli od początku do końca obserwować. Rozładunek tramwaju wcale nie jest taki prosty. Tramwaj, jak zauważycie, zjeżdżać będzie z lawety prosto na torowisko, także potrzebna jest tutaj duża dokładność i precyzja, żeby nie doszło do, na przykład do wykolejenia od razu przy zwalnianiu tramwaju z naczepy. Wykorzystywana jest do tego specjalna pochylnia, którą konstruują pracownicy firmy transportowej i tramwaj za chwilkę będzie zsuwał się z ciężarówki i wjedzie od razu na torowisko tramwajowe. Oh,
Proces zjazdu z naczepy trwa nawet kilkadziesiąt minut. Nikt nie może pozwolić sobie nawet na drobny błąd. Dodatkowo warunki atmosferyczne wcale tutaj nam nie ułatwiają pracy. Więc z uwagi na to nieco ten film przyspieszymy i skrócimy, natomiast będziecie mogli zobaczyć wszystkie etapy rozładunku tramwaju. No dobra, jak widzicie, tramwaj, pierwszy tramwaj z dostawy 12 PESA Swing dotarł właśnie na zajezdnię przy ulicy Telefonicznej. Odprowadziliśmy go aż do szlabanu, do bramy. Teraz będzie uzbrajany przez naszych pracowników, będzie założony między innymi pantograf, którego nie widzieliście, a był w środku. Będzie też sprawdzony i przygotowywany powoli po prostu do tego, żeby wyruszyć na trasę. A my czekamy na kolejne 11 nowych tramwajów, które już wkrótce do Łodzi dotrą. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wiele ciekawostek udało Wam się zobaczyć, wiele ciekawych rzeczy udało Wam się dowiedzieć. Myślę, że pokazywanie, w jaki sposób tramwaje są budowane, jest bardzo wartościowe, bo na co dzień tego po prostu nie widzimy, także cieszę się, że mogłem Wam to pokazać. I cóż, kończąc, zachęcam Was jak zawsze do tego, żebyście subskrybowali kanał, zostawiali kciuka do góry, jeżeli odcinki takie jak te Wam się podobają. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach Wroga Między Przystankami. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Cześć!